Często pijesz kawkę? I tak. Prawdziwo, ale nie na dolach. Co tu się dzieje? Cześć. Co robić, Auruś? Piękne. Pięknie. Chcemy porozmawiać o tajemnicach. Jakiej tajemnicy? Boże. Dołączysz się do nas? Pewnie. Arelko, jesteś w stanie powiedzieć, co to są tajemnice? Tajemnice, że co się nie mówi. Takie sekrety, o których się nie mówi. Jak prezent. Takie, co przynoszą goście. No i wyobraź sobie, że Pan Bóg też ma dla nas właśnie takie tajemnice, prezenty, o których przed Panem Jezusem nikt nam nie mówił. Dopiero jak przyszedł Pan Jezus na ziemię, to wyjawił nam Boże tajemnice. Wiesz, o jakich Bożych tajemnicach mówił Pan Jezus może? Nie. Mówił o Królestwie Bożym. Tak? Opowiadał, że jest podobny do ziarenka kolczycy, z którego rośnie wielkie drzewo. I mówił o tajemnicy Bożej miłości, że nas kocha, że jest naszym Ojcem. I że chce być taki jak nasz Ojciec. A wiesz, jaka jest największa Boża tajemnica? Nie. Że Bóg przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem. Bożą krówkę chcesz? Marzetkę? Ale słuchasz, nie? Cały czas? Z największą tajemnicą jest, że Bóg stał się człowiekiem. Nie. Przyszedł na ziemię, żył z nami i umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Dobra. Żebyśmy my mogli też żyć w niebie na wieczność. To jest największa Boża tajemnica. No ale dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o jeszcze innej tajemnicy. Kolej. No co się stało, jak Pan Jezus zmartwychwstał? To kogo nam dał, jak poszedł do nieba? To kogo nam dał, żebyśmy nie zostali sami? Kogo nam przysłał z nieba? Ducha Świętego. Właśnie, Ducha Świętego. Więc dzisiaj porozmawiamy o tajemnicy Ducha Świętego. I o tym mówi święty Paweł, Aurelko. Posłuchaj, chcę Ci przeczytać. W liście do Koryntian. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? I na koniec mówi jeszcze: chwalcie więc Boga w waszym ciele. Wow! Fajne, co? No, to co to znaczy, że ciało Aurelki jest świątynią Ducha Świętego? I że Aurelka ma chwalić Boga w swoim ciele. Co to jest świątynia? O, może porozmawiamy sobie o tak. Napij się kawki i pomyśl, co to jest świątynia. Ja też sobie pomyłeczka. Co to jest świątynia, Aurelkus? Świątynia, gdzie Jezus szedł do Jerozolimy. Tam była świątynia i tam byli panowie, którzy tam zrobili sobie sklep. No dobrze kojarzysz, tak. I Pan Jezus się na nic zdenerwował, tak? Bo świątynia jest mieszkaniem kogo? Boga świętego. No i jest miejscem, gdzie trzeba się modlić. No właśnie, a nie handlować i sprzedawać, prawda? Tak. No to super. Więc nasze ciała też są taką świątynią. A dzisiaj jak inaczej nazywamy świątynię? Bo też mamy świątynię, gdzie chodzimy się modlić. To jest kościół. To
są kościoły, czyli nasze ciała są, jak powiedziałeś, że świątynia jest miejscem, gdzie co robimy? Sama modlitwa. No, to powinniśmy tak samo modlić się w naszym... kościele. No, w kościele, a to jest kościołem, mówimy też, jest świątynią. Gdzie jest twoja najbliższa świątynia? W twoim serduszku, więc powinniśmy się też modlić w naszych ciałach, w naszych serduszkach. Zobacz, święty Paweł mówi, chwalcie Boga w waszym ciele. No, w ciele mamy chwalić Pana Boga. Więc zobacz, tutaj mamy nasze zdjęcie, trochę je jeszcze dotkniemy. Może. Serduszka! No, tu mamy te nasze bluzeczki. Mamy nasze zdjęcie. Pokaż mi, gdzie mieszka Duch Święty. Serduszka. Duch Święty mieszka w ciele Aurelki, czyli w serduszku Aurelki, ten prawdziwy. I tatusia, i tatusia, i tatusia. W serduszku tatusia też mieszka. I mamy, i Ruci. W serduszku mamusi, i Gabusia. I Gabusia, dobrze. A powiedz nam, kiedy ten Duch Święty przyszedł do tego serduszka? Święty... No, no. Nie mogę powiedzieć. Jak swojego nie pamiętasz momentu, ale pamiętasz Gabusia trochę i Łucyjki pamiętasz najlepiej. Co to było? Święty chrzest. No właśnie, chrzest święty. I podczas chrztu, jak kapłan nas namaszcza, tak, to przyzywa Ducha Świętego, żeby zamieszkał w naszych serduszkach. Tak? I od tego momentu stajemy się świątynią Ducha Świętego. Czyli ten Duch Święty w nas mieszka od momentu Chrztu Świętego, tak? Tak, wszystko rozumiem. Każdy z nas osobno jest kościołem i cała nasza rodzina jest też kościołem, to co? Tata jest kościołem. To wkleimy nasze zdjęcie, tak, jesteśmy kościołem, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I Gabi jest kościołem, ja jestem kościołem, bo to jest kościołem i mama jest kościołem. Tak, to nakleimy nasze zdjęcie tutaj, na kościół, że jesteśmy kościołem, czyli świątynią. Dobra, no powiedzieliśmy, że kto mieszka w tej świątyni, w kościele, w naszych serduszkach, jest. W naszym ciele. Jezus, Jezus, jest. Jezus w postaci swojego ducha, tak? Swojego ducha nam dał do serduszka, więc nakleimy też Ducha Świętego nad nami, co? Pięknie. Powtórzymy, Aurusiu. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. Ciało wasze. Ciało wasze. Jest świątynią. Jest świątynią. Ducha Świętego. Ducha Świętego. Jeszcze raz. Ciało wasze. Jest świątynią. Ducha Świętego. Zaśpiewamy piosenkę. Jak będziemy zaśpiewać piosenkę? Jest święty. Bardzo święty. Bóg wszechmocny. Królów Król. Ta jest świetna, ale nie to miałam na myśli. O świątyni i o ciele, jaką znamy. No to ja ci przeczytam jeszcze raz dzisiejszy cytat. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. Czy wy wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka święty duch. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. Świątynią, w której mieszka święty duch. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Świątynią, w której mieszka święty duch. A.
podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.